Gdy myślimy o Marku Perepeczko, to nie widzimy aktora, który walczy z nadwagą. Przed oczami widzimy męskiego, przystojnego oraz niezwykle charakternego Janosika. Rola tytułowa w tym legendarnym serialu przyniosła artyście sławę, ale także była dla niego istnym przekleństwem. Zniknął na wiele lat z ekranu. Pod koniec ubiegłego stulecia świat filmowy się o niego upomniał. Aktor powrócił na plan. Otrzymał rolę w serialu Trzynasty Posterunek. Aktor zmarł 24 grudnia 25 lat temu. Aktor miał apetyt na więcej, ale niestety przyszła po niego śmierć. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości. Gdy w 1973 roku na szklanych ekranach telewizorów pokazywano kolejne odcinki Janosika, ulice wymierały. Panie rzucały robotę. Zasiadały w fotelach i rozmarzone, wpatrywały się w niezwykle przystojnego aktora, który wcielał się w tytułowego rozbójnika. Marek Perepeczko nigdy nie marzył o karierze aktorskiej. Miał wiele osiągnięć w sporcie. Trenował wioślarstwo, potem koszykówkę i kulturystykę. Za namową nauczycielek zdawał jednak do warszawskiej PWST. Po skończeniu uczelni miewał chwilę zwątpienia, czy dobrze wybrał zawód. Bo ról dla przystojnego muskularnego aktora o 1,9 metra wzrostu brakowało. Nadzieja pojawiła się za sprawą reżysera Jerzego Hoffmana, który obsadził Marka w Panu Wołodyjowskim. Ale na prawdziwą sławę aktor musiał czekać cztery lata. Reżyser Jerzy Passendorfer znalazł dla 30-letniego Marka idealną rolę, która uczyniła go idolem kilku pokoleń rolę wyjętego spod prawa tatrzańskiego herszta bandy. I choć wydawać by się mogło, że kolejne propozycje będą się sypały jak z rękawa, kariera Perepeczki wyhamowała. Rozżalony wyjechał w latach osiemdziesiątych ubiegły stulecia do Australii. Tam robiła karierę jego piękna żona Agnieszka Fitkał-Perepeczko, która była modelką mody polskiej i otworzyła studio fotograficzne. Ale choć aktor miał przy sobie ukochaną, szczęśliwy nie był. Praca i życie na obczyźnie nie dawały mu satysfakcji. Prowadzenie amatorskiego teatru dla Polonii nie było szczytem moich marzeń, mówił w jednym z wywiadów. Do Polski wrócił w 1989 roku. Sam. Ról dla zapomnianego aktora nadal nie było. Rozłonka z żoną też nie pomagała. Perepeczko pocieszenie znalazł w jedzeniu. Utył 40 kg. Przestał przypominać przystojniaka sprzed lat. Choć zaczął znowu stawać przed kamerą. Jego role przechodziły bez echa. I przyszedł 1997 roku pojawiła się propozycja w filmie Sara i serialu Trzynasty Posterunek. Znowu mówiono o perepeczce. Został wtedy nawet dyrektorem teatru w Częstochowie. Unikał jednak towarzystwa. W domu zamykał się z książką i lodówką pełną jedzenia. Kliknij suba po więcej ciekawych wiadomości.